Ślubowanie radnych i wójta oraz wybór prezydium rady to główne punkty pierwszej sesji Rady Gminy Słupno. Otwarcia posiedzenia inaugurującego 8. kadencję samorządu terytorialnego na lata 2018-2023 dokonał radny senior Jan Rączkowski. Sesja rozpoczęła się od uroczystego ślubowania radnych. Po odczytaniu roty ślubowania, wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i ich mieszkańców. Każdy z 15 radnych potwierdził złożenie przysięgi słowami ślubuję. Następnie odbyło się wręczenie zaświadczeń potwierdzających otrzymanie mandatu radnego oraz wójta gminy Słupno. Przysięgą o treści obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubowanie złożył również Marcin Zawadka. Jest to bardzo podniosła chwila, nie ukrywam. Tak naprawdę drugi raz w życiu, jak powiedziałem, składałem ślubowanie. Nie ukrywam też, że po raz drugi wchodząc do Urzędu Gminy na tą salę i składając ślubowanie, podchodzę do tego z wielką nadzieją. Wcale nie mniejszą niż za pierwszym razem, bo też wtedy mocno wierzyłem i głęboko byłem przekonany, że ludzie, którzy reprezentowali Radę, będą w stanie ze mną współpracować. Teraz myślę i też mam taką nadzieję, że uda nam się wspólnie stworzyć pole do tego, żeby ta gmina się rozwijała w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, bo to chyba jest najważniejsze. Zgodnie z zatwierdzonymi zmianami w porządku obrad, pierwsza sesja Rady Gminy Słupno wyłoniła również prezydium Rady. Po głosowaniach tajnych przewodniczącą Rady została Małgorzata Sawicka, którą poparło 14 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wiceprzewodniczącym został Paweł Baranowski. Podczas sesji podjęto również uchwałę o składzie osobowym Komisji Stałych Rady Gminy. Czy wiecie, że śpiewając w murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy, można prowadzić reanimację nieprzytomnego człowieka, który nie oddycha? Podstawy pierwszej pomocy, bardzo pomocne w życiu, poznały dzieciaki ze szkoły podstawowej w Liszynie. Zajęcia przygotowano dla wszystkich uczniów i jak się okazuje, na temat pierwszej pomocy wiedzą one bardzo dużo. Trzeba najpierw sprawdzić, czy oddycha. Później trzeba zadzwonić na pogotowie, później trzeba robić reanimację, czyli 30 ucisków, no i później jeszcze i dwa wdechy. Bardzo trudne, ale warto. Na naukę zasad pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Im wcześniej, tym lepiej. A jak przyznają specjaliści, coraz młodsze osoby wiedzą na ten temat coraz więcej, co daje nadzieję na to, że w chwili, gdy będziemy potrzebowali, otrzymamy pomoc. Prawidłowe zachowania powinniśmy kształtować od najwcześniejszych lat. Nawet dzieci przedszkolne potrafią zaskakiwać nas, dzwoniąc do pogotowia i przekazując, co się dzieje w domu, i potrafią też wykonywać prawidłowo nasze instrukcje. Także to jest bardzo ważne, edukacja jest potrzebna. Trochę traktowana po macoszemu, chociaż teraz jest taki trend, żeby bardzo społeczeństwo edukować. Z różnymi efektami, ale jest coraz lepiej. Ważne, by zachować zimną krew, udzielając pierwszej pomocy, pamiętać także o swoim bezpieczeństwie i numerze alarmowym 112. Pogoda sprzyja, drogowcy korzystają z każdej chwili, by jak najwięcej zrealizować przed zimą i mrozami. Tak jest m.in. przy ulicy Jagiellońskiej. Udało się, jeżeli chodzi o kwestie najważniejszych prac, takich drogowych, podziemnych, sprawę, że tak powiem, domknąć. Nie ukrywam, że czekamy teraz w przyszłym tygodniu, mają być położone dwie warstwy asfaltu, po to, żeby zapewnić przejezdność ulicy Jagiellońskiej i żeby mieszkańcy mogli spokojnie przed zimą korzystać z tego. Natomiast już wiemy dzisiaj, że mimo tego, że bardzo się staraliśmy, że zostało stworzone ładne rondo, to pewnie temperatura nie pozwoli na to, żeby położyć warstwę ścieralną i żeby zamknąć tą inwestycję. Stąd nie chcemy po prostu robić czegoś na zasadzie tylko, żeby zrobić, a potem się z tym, że tak powiem, męczyć. Umówiliśmy się z wykonawcą, że dwie warstwy asfaltu będą położone jeszcze w tym miesiącu, po to, żeby była przejezdność zapewniona. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę ścieralną, tą ostatnią warstwę, która by zakończyła nam tą inwestycję, to myślę, że nie uda się ze względu na niskie temperatury tego do końca
końca roku zrobić. Drogowcy remontują 4-kilometrowy odcinek drogi od Borowiczek-Pieniek do Liszyna. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali dość długo. Dzięki nowej drodze okolica będzie wyglądała znacznie atrakcyjniej. Prace powinny zakończyć się w pierwszych miesiącach nowego roku, a cała inwestycja to koszt ponad 10 milionów złotych.